Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. No i tak, w dzisiejszym odcinku znów będziemy kontynuowali nasze legendarne łowy, tak więc w dzisiejszym odcinku planuję złapać aż trzy wyjątkowe, legendarne Pokémony, których pojawienie się będzie zależało od dwóch rzeczy. Od godziny, jak i również od tego, że mam niezbędne do tego dwa Pokémony w drużynie, tak więc dzisiejszy odcinek właśnie zaczniemy od wymiany. Dokładnie, będę musiał sobie przesłać Pokémon, jakim jest Hoenn, czyli legendarny Pokémon, którego można złapać zamiast Lugii w Pokémon Omega Ruby. Oczywiście nie musi być to Hoenn z Pokémon Omega Ruby, może być on z jakiejkolwiek innej gry. No ale skoro już mam Hoenn w Omega Ruby, no to z Omega Ruby go sobie prześlę. Tak więc do wymiany przygotowujmy się. Tak, jeszcze sekundka, bo musimy załadować grę na drugiej konsoli. I za chwilkę, za momencik, będziemy mogli się wymienić. Dobra, złapała nam już drugą konsolę, tak więc możemy się wymienić. Dobra, tak więc akceptujemy wymianę na drugiej konsoli. I lecimy. Ciekawe jestem, czy mam jeszcze jakieś w ogóle Pokémony na wymianę. Zaraz zobaczymy. Dobra, tak więc zaczynajmy ładowanie. No i tak. Czekać, tu czekać, tam czekać. Strasznie to długo trwa. W Pokémon Sun Moon to jest na szczęście już trochę poprawili. Dobra, tak więc coś, co ja mógłbym dać na wymianę. Coś, co może być mniej wartościowe. Coś, co mi się już nie przyda. Może to być na przykład Barboach. Tak jest. Mam w końcu jego wyższą formę. Jego treningiem raczej zajmować się nie będę. Natomiast na Pokémon Omega Ruby wybiorę właśnie Ho-Oh'a, którego tak złapałem właśnie w tejże grze. Tak więc wymienimy się. I właśnie mając Hoenn i Lugię, pojawi nam się dostęp do pewnego tajemniczego miejsca, gdzie będę mógł złapać kolejne trzy aż legendarne Pokémony. Tak więc w dzisiejszym odcinku troszkę nałapiemy. Dobra, tak więc Hoenn jest u nas. Jest to kolejny legendarny Pokémon. O którym sobie zaraz jakieś informacje poczytamy. Dobra, więc tak, kończmy tą wymianę. No, ładujże się. Dobra, i wychodzimy na obu konsolkach. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o wymiany w dzisiejszym odcinku. Tak więc drugą konsolkę odłóżmy sobie na bok, natomiast na naszej rzućmy sobie okiem na nasze boksy i w sumie też na Pokédex, ponieważ właśnie zdobyliśmy, jakby nie było, kolejnego nowego Pokémona, który pochodzi z regionu Johto, więc będzie się znajdował on na pasku żółtym, gdzieś na jego końcu, czyli jest właśnie Hoenn, kolejny Pokémon numer 150. Także pióra Hoenn połyskują w 7 kolorach, w zależności od kąta, na jakie pada na nie światło. Powiada się, że te pióra przynoszą ludziom szczęście i powodzenie. Albo po prostu szczęście każdemu, kto je nosi. Ten Pokémon powiada się, że żyje na skraju tęczy. No proszę. Tak więc kolejny wyjątkowy Pokémon jest nasz. Tak więc teraz, jeżeli wezmę do drużyny właśnie Hoenn'a i Lugię, no to wtedy będziemy mogli, odblokujemy dostęp do właśnie miejsca, gdzie będą złapać kolejne te właśnie trzy legendarne Pokémony. A propos legendarnych Pokémonów, tu właśnie jest i Lugia. Tak więc jeżeli mam już to wszystko, to myślę, że będziemy mogli zacząć łapanie. Widzę, że moje poksy mają się dobrze, tu widzę, mam po max HP, tak więc nie powinienem mieć problemów z łapaniem właśnie ów nowych Pokémonów. Dobra, tak więc lecimy. Lecimy oczywiście na naszej wspaniałej Latias, ponieważ no tak, tylko w ten sposób możemy się dostać do ów wspomnianego wcześniej miejsca.
W zasadzie to już są praktycznie ostatnie trzy legendarne Pokémon, jakie pozostają mi do złapania. Jest jeszcze szansa złapania Pokémon, jakim jest Cresselia, jednak znalezienie tego Pokémona graniczy z cudem. Cresselia występuje z kolei przy mieście Evergrande, no i ona pojawia się tutaj za każdym razem, kiedy przemieszczają się właśnie wyspy. Tak więc jeżeli tutaj nie widać nigdzie tej wysepki, no to znaczy, że Cresselii tutaj nie ma. Tak więc przy odrobinie szczęścia, może jak nam kiedyś się uda znaleźć tą wysepkę z Cresselią, to się tutaj udamy. Natomiast tak, nas teraz będzie interesować pewne miejsce, które kryje się zaraz tutaj. Tak jest, Trackless Forest, czyli bezścieżkowy las. Tak można określić to miejsce. No i w lesie bez ścieżek, w zależności od godziny, będziemy mogli znaleźć właśnie legendarną bestię właśnie z Johto, jedną z trzech. Tak więc czujemy teraz coś w powietrzu, jakiś tak chłodny wiatr, jakby nie wiem, jest gdzieś tutaj, powiewa. Tak więc tak, mam tu parę kałuż, no i jest właśnie miejsce, w którym właśnie znajduje się pierścień, no i w nim zapewne legendarny Pokémon. Dobra, czyli tak, będziemy musieli jakoś tutaj ładnie ułożyć naszą drużynę. Przecież nie, myślę, że układ jest ok. Tak więc zapiszmy grę i zobaczmy, co nas czeka za tym portalem. Tak więc, czy chcemy włożyć rękę do środka? Tak! I atakuje nas w rytmie muzyczki z Pokémon Crystal! Swicon! Tak jest, kolejny legendarny Pokémon. Właśnie jedna z legendarnych bestii z Johto, Pokémon typu czystowodnego, mega wytrzymały, naprawdę super Pokémon. No i dobrze, teraz pamiętam, że na początek warto jest zarzucić właśnie Quick Balla, ponieważ on na samym starcie walki ma sporo szansę na złapanie, no i nawet legendarnego Pokémona. Tak więc, czemu by nie spróbować? No tak, spróbować zawsze warto. Nie nasz odstawiać Aurora Beam, który będzie mega efektywny, ponieważ jest to atak lodowy. Tak więc działa poczwórnie dobrze. Jeszcze cios krytyczny, gdyby tego wszystkiego miało być mało. Dobra, no to w takiej sytuacji z naszej strony leci Moonblast. Wow, patrz jaka ta bestia jest wytrzymała. I Mirror Code! Tak jest, kontruje nasz atak specjalny, co sprawia, że Altaria pada. Tak jest, odbity atak specjalny uderza z podwojoną siłą. Tak więc ze swojej kolei nie ma żartów. W sumie zapomniałem o tym, pamięcie, że właśnie zna to. Dobra, to z naszej strony leci w sumie... Armaldo chyba nie był do końca dobrym wyborem, gdyż Force Swipe będzie zabierał naprawdę groszowe HP. Ice Fang w moją stronę. Ice Fang raczej za dużo nie zrobi, ponieważ no, jest to atak fizyczny. Dobra, z kolei mój Force Swipe też zbyt wiele nie robi. Dobra, Mist. To z kolei ruch, który uniemożliwia obniżenie statystyk przeciwnikowi. Tak więc znamy już jego w zasadzie wszystkie ataki. On ma tylko ataki lodowe. Co bynajmniej mnie nie cieszy, bo już Altario nie będę mógł go uśpić. Dobra, Mirror Code oczywiście nie działa, ponieważ odbija on jedynie ataki specjalne. Dobra, znów nam się dostaje i zamrożenie, ale farciarz. Ice Fang nie wiem, ile ma szans na zamrożenie, chyba około 10%, także naprawdę niewiele. Dobra, Colores Ice Fang. Ice Fang też może potknąć, także trzeba na to uważać. Dobra, rozmarzył Armaldo i kolejny raz Force Swipe. No i teraz już chyba ma normalnie, znaczy maksymalnie obniżone HP. Spróbujmy jeszcze raz. No i chyba będę musiał ożywić Altarię i później użyć Sing, tak żeby maksymalnie uprościć złapanie właśnie z Wycona. Dobra, tak więc Status and Restore, Revive, Use i Altaria. Czy Altaria nie jest dobrym, dobrym przeciwnikiem na Swicona, ale trudno. Jakoś musimy sobie radzić. Nie wiem, to było jakby ten wykończył mi Armaldo, ponieważ nie wiem, czy jak teraz wyślę Altaria, jakiś Ice Fang by wsiadł, nie, czy to mnie nie wykończyło. Wolałbym nie ryzykować, no, ale cóż. A niech to Aurora Beam. O ile to nie będzie cios krytyczny, to nie powinien mi zrobić aż tak dużo. Tak jest, 20 HP mi zostaje. Dobra, miejmy nadzieję, że uda mi się go uśpić. Nie, dobra, jest. Uff. Dobra, także spróbujmy jeszcze raz. Sing. Nie, znowu Mirror Code. Uff. Dobra, trzeci raz Sing i znowu nic. I Ice Fang i po Altarii. No to tyle z naszego usypiania. Dobra, walka coraz dłużej się przeciąga. Dobra, z powrotem do akcji wchodzi Armaldo. No to już bez usypienia Swicon może być mi ciężko złapać. Teraz mam jednego Max Revive'a tylko, trochę słabo. Dobra, cóż, jeszcze raz Revive na Altarii. Dobra, Ice Fang.
Dobra, na razie zostawię Armalda, niech on najwyżej padnie, a później ewentualnie spróbujemy użyć Altarii, choć pewnie do tego czasu mi się może uda go zapaść. Dobra, Ultra Ball, pierwszy! Szwalka trwa już dosyć długo. A, dobra, leci, Ultra Ball. Może zwykle ma ruchy, które mają całkiem sporo PP, właśnie Mist, Mirror Coat, one mają chyba po 15, Mirror Coat chyba nawet 20. Do tego Aura ma na pewno 20 plus Ice Fang 15. Czyli można ciągnąć walkę. Dobra, ale nie mieści się złapać bez żadnego stanu. Dlatego jeszcze nie trafię mnie Ice Fangiem, jak chciałem, żeby mi Armaldo wykończył. Dobra, kolejny Ultra Ass. I ani jeden, ani drgnie. Dobra, kolejny raz Mist. Walka strasznie się przyciąga. Raz. Dwa. Trzy i... Jest! Wow, bez uśpienia! Ja zmarnowałem revive'a, no ale cóż, udało nam się, moi drodzy, złapać kolejnego wyjątkowego Pokemona, jakim właśnie był Swaikon! Tak jest, no i level dla Armaldo. I trochę ekspa dla Artali. Tak więc mamy kolejnego Pokemona, właśnie Swaikon! Tak jest. Jest to Pokemon Aurora, cokolwiek to oznacza, w każdym razie Pokemon typu czysto wodnego. Także Swaikon, kiedy... Aha, jakby nie wiem, Swaikona porównuje się jakby do źródła czystej wody. Biega po świecie, prawda, pełen gracji. Ten Pokémon ma moc, żeby oczyszczać właśnie brudną wodę. Okej, czyli ciekawy Pokémon, jakby nie było. Okej, także zapaliśmy kolejnego legendarnego Pokémona, no i teraz w zasadzie za 2 minuty będzie tutaj dostępny kolejny legendarny Pokémon, więc w międzyczasie może polecę się właśnie poleczyć. Też właśnie tutaj te Pokémony pojawiają się właśnie w zależności od godzin. Już wam mówię dokładniej, na jakiej zasadzie to działa. Właśnie Swaikuna możemy złapać w minutach 40 do 59, z kolei od 00 do 19 możemy znaleźć Turaiko, a od 20 do 39 Entei'a. Ja tu widzę, że mam 9.59, czy zerknę tylko jeszcze na konsoli, wybaczcie, że tak 57, wow, to na konsoli troszeczkę inaczej ten zegar chodzi. Także, no cóż, ja i tak się poleczę podleczyć, także może zrobimy krótkie cięcie i wracam tutaj za te parę minut. Tak więc, moi drodzy, wracamy do bezdrożnego lasu. Właśnie o godzinie już równo 10. No i teraz powinien się tu pojawić kolejny legendarny Pokémon z trójki, właśnie legendarny z Johto. Tym razem właśnie będzie to Raikou. Właśnie co 20 minut pojawia się tu inny Pokémon. Także tak, czujemy intensywną moc elektryczną przeszywającą czoło. No i właśnie, tak jest, teraz pojawi się tu Raikou. Tak więc przed wejściem z nim w interakcję zapiszmy grę. W sumie Raikou już nie będzie takie kłopotliwe jak Swaikon, gdyż nie ma on ataków lodowych. Dobra. Tak, tajemniczy pierścień się unosi w powietrzu i jest! Znów w rytmie muzyczki z Pokémon Krystalu pokazuje się nam Raikou! Tak jest, kolejny właśnie legendarny Pokémon typu czysto elektrycznego. Tak więc spróbujmy go osłabić Moonblastem. Okej, okay, Reflect z kolei z jego strony, to podniesie jego defensywę. Dobra, próbujmy jeszcze Moonblast jeszcze raz. Oj, proszę cię, Altarko, tylko nie krytycznie. Okej, okay, dobra, Crunch w moją stronę. Atak fizyczny tam raczej nam nie straszny. Dobra, spróbuję może go uśpić. W sumie troszkę denerwujące jest to, że każdy z tych Pokémonów ma umiejętność Pressure, czyli presję, która sprawia, że podwaja to zużycie PP, co na rękę mi nie jest. Właśnie widzicie, teraz Sing ma już 13, a nie 14, jak powinien mieć. Dobra, udaje nam się go uśpić. Chyba teraz wyślę Armaldo i spróbuję go jeszcze osłabić maksymalnie, jak tylko się da. No i później znów złapać. I w sumie zapomniałem znowu rzucić Quick Balla, a mogłem zrobić Quick Ball na starcie. Ma całkiem spore szanse na złapanie, jakby nie było. Żebym nie zapomniał tego przy Entei'u. Ale więc jak się chodzi o Armaldo, z Raikou sobie mocno śpi, co prawda Reflect jest zarzucony, więc mój... A, już nie jest, okej, dobra, Reflect przestał działać, więc mój False Swipe powinien zadziałać. No i Spark w moją stronę właśnie, ale pierwsze Pokémon jakoś szybko się budzą, nie wiem czy to jest właśnie z taki jakby dodatek nowy w generacjach, ale dobra. Także jeszcze raz False Swipe. Kolejny raz Thunderfang. I False Swipe. Teraz zredukujemy już HP możliwie na maksa. Tak więc czas z powrotem wysłać Altarię, z powrotem Raikou uśpić, no i spróbować go złapać.
gdzieś nam znacznie sprawisz z Suicunem, no jakby nie było, jego ataki już nie są na mnie tak mega efektywne. W zasadzie robią mi tyle co nic. Dobra, więc z mojej strony jest Sing. Raikou też jest bardzo szybkim Pokémonem, więc troszeczkę dziwi mnie fakt, że nie jest szybszy od Altarii. No ale okej, może nie mam jakiejś do końca korzystnej na speed natury. No dobra, także czas zarzucić Ultra Bola. Za czwartym złapał się Swicon, więc w sumie wynik całkiem niezły. Zobaczymy, za iloma złapie się Raikou. Raz, dwa, trzy. Po prostu brak słów. Pierwszy Ultra Ball. To było dobre. Okej, tak więc błyskawicznie udało mi się złapać błyskawicznego Pokemona, właśnie Raikou. Pokemon czyst elektryczny, tak. Tak, jego ciało jest... Znaczy, jest to Pokemon, który jakby jest takim Pokemonem błyskawicznym, no po prostu szybkości błyskawicy. Tak, ryk tego Pokemona wysyła szokujące fale, które są w stanie potrząsać ziemią. No i po prostu zaczynają trzaskać wtedy pioruny, gdy zaryczy. Dobra, więc kolejny z legendarnej trójki jest nasz. Tak więc pozostaje nam złapać właśnie trzeciego Pokemona z tejże trójki. Czyli cóż, znów robimy krótkie cięcie, ja się znów podleczę w centrum Pokemon, no głównie zachodzi tutaj już o pipi. No i wracamy za kilkanaście minut, żeby złapać już trzeciego z tutaj Pokemonów. Tak więc wracamy za moment. Tak więc, moi drodzy, znów lądujemy w Trackless Forest. No i tak, zobaczmy, jaki Pokémon napadnie nas tym razem. No oczywiście już wiadomo, jaki wiadomo, że to będzie Entei. Zobaczmy, jak nam pójdzie jego łapanie. Tak więc mamy już 10:25 chyba. Tak więc, tak, czujemy jakiś taki gorąc, silny gorąc w powietrzu. Tak więc podejdźmy do portalu, a oczywiście przed tym zapiszmy grę. I zobaczmy, jaki Pokémon na nas tam czeka. Oczywiście wiadomo jaki, dobra już, ale zobaczmy, jak pójdzie nam z jego łapaniem. Tak więc atakuje nas trzeci z legendarnej trójki, właśnie Johto. Oto jest Entei. Tak, czyli Pokémon typu ognistego. W sumie może by się udało go sparażować Dragon Breathem. Zobaczymy, leci Dragon Breath. I w sumie tego powinno być tak prościej złapać, ponieważ ataki jego nie będą efektywne w ogóle na Altarii. Flame Flower, tutaj Fire Fang, te ataki będą robiły mi tyle co nic. Dobra, więc kolejny raz Dragon Breath. I jest paraliż, okej. Czyli teraz będę mógł wysłać Armalda i stopniowo Enteia jeszcze osłabić, tym razem już False Swipe'em, bezpiecznie, bez ryzyka ciosu krytycznego. Co prawda chyba Sen daje większe szanse na złapania niż Paraliż, choć tam do końca nie wiem, jak to działa. Paraliż na pewno też nie zaszkodzi. Dobra, Entei znów nie może się ruszyć. To z jednej strony dobrze, bo przy oszczędzie sobie pipi, jakby wiarę walka miała się przeciągnąć. Dobra, ściągnęliśmy mu trochę HP. Znów Paraliż, patrzcie, trzy razy z rzędu Parahax, to jest mega fart. Dobra, jeszcze raz tego False Swipe'a tak na pewność. Wow, Swagger! Ale już nie mam zamiaru atakować, więc oszołomienie raczej tu na nic się nie zda. Dobra, tak więc z mojej strony leci! Właśnie Quick Ball'a mogłem zarzucić na początku. Dobra, Ultra Ball. Się pogubiłem w tych itemkach. Dobra, leci pierwszy Ultras! Oczywiście byłoby to zbyt piękne, gdybym złapał go pierwszym Ultra Ballem, tak jak złapałem Raikou. Natomiast tak, stamp w moją stronę. Czyli w zasadzie chyba znam już wszystkie cztery ruchy. On pewnie ma jeszcze Fire Fang, to jest atak, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć. Właśnie, jakie ruchy. Po prostu Ball. Ultra Ball. Dobra, tak więc drugi rzut i dwa, i trzy, i... No dobra, jest! Za drugim rzutem! Tak więc, tak, Altaria jeszcze zdobywa level, no i dane o Enteju zostały dodane do naszego wspaniałego Pokédexu. Kurczę, i krótki film przez to wszystko wyjdzie. Tak więc jest to Pokémon wulkaniczny! Także tak, ten Pokémon przedstawia jakby rozgrzaną magmę. Także ten Pokémon też powiada się, że zrodził się z erupcji wulkanu. Wysyła, znaczy nie wiem, wyrzuca z siebie ogromne ilości ognia, który jest w stanie spalić doszczętnie wszystko.
Tak więc kolejny wyjątkowy Pokémon Snatch. No i właśnie, wyłapaliśmy w ten sposób wszystko, co planowałem wyłapać w dzisiejszym odcinku. Tak więc uda mi się, że do centrum Pokémon zerknijmy na to, cośmy złapali. Odeślimy do boksów właśnie wszystkie te Pokémony. No i w sumie też udamy się do Fortree, bo przypomniałem się, że jeszcze wciąż jest pewna legenda, którą jeszcze w okolicy tego miasta będę mógł złapać. Ale to już sobie zostawię może na następny odcinek. Natomiast w dzisiejszym jeszcze rzucimy sobie okiem tylko na te Pokémony tutaj. Dobra, tak więc organize boxes. No i zobaczmy, jak to tam wygląda sytuacja w boxach. Czyli tak, powinno być mniej więcej tak według numeracji. No i tak, nie, na odwrót. No i okej, jeszcze wrzućmy sobie tutaj Lugię i Hoa na miejsce. Także po kolei według numeracji zaczniemy od Raikou. Także Pokémon czysto elektryczny, każdy z nich ma presję, każdy z nich jest lepszy w jakichś innych statystykach. Raikou jest właśnie dobry w speedzie i spec ataku. Z nowych ataków tutaj chyba mamy Thunderfang, czyli piorunujący kieł. Pokémon może albo sparaliżować, albo potknąć się atakiem. Szanse na jedno albo drugie, nie wiem czy są te same, czy różne, w każdym razie są. Dobra, lecąc dalej mamy Entei, czyli Pokémon ognistego, który jest właśnie bardzo dobry w ataku, niezły w spec ataku, choć mi się zdaje, że raczej w jeśli chodzi o atak fizyczny, to tutaj znacznie lepiej by się sprawdzał. Właśnie tutaj z nowych ataków mamy Firefang, czyli z kolei ognisty kieł, wybaczcie, który może albo poparzyć, albo też potknąć. No i właśnie Swaycon. Swaycon, wodny Pokémon, uwielbiany przez wszystkich, mega defensywny, bardzo dobry defense, tylko tutaj ma akurat ujmującego naturę, no i bardzo dobry spec defense. No i tutaj właśnie mamy z kolei Ice Fang, który może też zamrozić, co znamy, Gyarados go miał. No i Miracle, który odbija ataki specjalne. No i tak się właśnie prezentują te poksy. Kurczę, poszło mi tak szybko, że no się tego aż nie spodziewałem, że aż tak łatwo mi pójdzie. Tak więc myślę, że mogę jeszcze spróbować złapać tego czwartego Pokémona, nawet i w odcinku dzisiejszym, a zresztą co tam, nie będę się rozdrabniał na tyle filmów, film będzie dłuższy, tak więc tak, miły poranek, fajnie, podleczmy się, no i spróbujmy złapać tego już ostatniego Pokémona, tak więc, tak, tylko jeszcze sobie przypomnę w internetach, czy nie trzeba jakichś warunków spełniać, by go znaleźć. Dobra, także tak, podeszliśmy się. No i teraz właśnie po przejściu, znaczy ogólnie po akcji z Groundonem, o ile dobrze pamiętam, czy po przejściu ligi już kurczę, nie jestem pewien. W każdym razie w Score Stop, w miejscu, które dobrze znamy, właśnie tam Flash mi się przyda. Dobrze mi się przypomniało w porę. Także wezmę sobie jeszcze jakiegoś Pokémona, który Flasha mógłby poznać, najlepiej nielegendarny. Czyli tak jakiś, no nie wiem, z tego co się orientuję, to chyba Cyndaquil może poznać Flasha. Może? Chyba może. Okej, okay, tak więc nauczmy Cyndaquila Flash. Flash przyda mi się właśnie w jaskini, do której się udamy. Przy nawyki z Pokémon Sun, Nyxie się sortowało itemki, a tu się sortuje tak. Dobra, tak więc teraz szukamy te Ema z Flash, on miał numer chyba 70 któryś. Jest. Tak, równo 70. No i w Syntaku nie może poznać Flash. To jest ognisty Pokémon. Czemu nie może świecić? Dobra, to coś innego. Flasha wiem, że może na pewno poznać Abra. Mam Abrę? Wiem, że też mogą Flasha poznać niektóre roślinki. Dobra, jest Abra, będzie Flash. Chociaż czym ja świeciłem wcześniej? Galleiden świeciłem wcześniej. Dobra. Jest Flash, będzie Flash na Abrze. Tak więc zawiera Flash, uczymy Flash, Abra ma Flash, czyli będziemy coś widzieć w tej jaskini. W sumie też Strength mi się przyda, a Strengtha mam, Surfa też mam? Mam, okej, okay, dobra, mam wszystkie potrzebne HM-y. Tak więc lecimy do Score Slab, gdzie Krycie będzie już ostatni legendarny Pokémon, którego będziemy mogli złapać. Tak więc przez te fajne tutaj mosteczki przechodzimy i lecimy do Score Slab. Tak jest, na ścieżkę 120, gdzie mamy tę epicką muzyczkę i... Dobra, nie ma dzikich poksów? Okej. Okay. Dobra, czyli pójdźmy do Score Slab. No i jesteśmy na miejscu. Teraz mnie kupił było jakby jakiegoś Repela użyć. No i też Flasha. Dobra, mam nadzieję, że mam tu jakieś Repele z kolei.
Super Ripple, Max Ripple, oj niewiele. Dobra, użyjmy najpierw Super Ripple'a. Czyli dzisiaj boksy nam odpuszczą na troszkę. I rozświetlmy sobie drogę flashem. Tak, to znowu się zgubię w tej jaskini. Tak jak kiedyś. Dobra, tak więc jesteśmy na miejscu. O! Jest tutaj i Flannery! Ach, to... To niemożliwe. O cóż chodzi? A! Nie strasz mnie w ten sposób, naprawdę... Całe życie przeleciało mi przed oczami, jak mnie tak wystraszyłeś. W każdym razie... przyszłam tutaj szukać... Też tutaj jesteś szukać rzadkiego Pokemona? Chyba tak. Ach, ty też, a rozumiem. W takim razie może... W każdym razie, może, jeżeli dalej przejdziesz tą jaskinią, to dotrzesz do pewnego miejsca, gdzie prawdopodobnie będzie się krył bardzo rzadki, ognisty Pokémon. Dlatego też ja tutaj jestem. Ale jednak chyba muszę się jeszcze trochę przygotować. Myślałem, żeby wrócić do Lava Ridge i wrócić tu później. Tak więc ja idę do... Aha, także ja lecę i może spotkam się jeszcze z moim ojcem, także bądź ostrożny. Okej, okay. No i tu właśnie kryć się będzie pewien legendarny Pokémon. Tak jest. I żeby do niego dojść, z tego co pamiętam, musimy chyba przejść tędy. Tak, i zagłębić się tutaj. Czyli... Dobra. Tak, jest bardzo coś gorąco i naprawdę nie jesteśmy w stanie przestać się pocić, więc może być naprawdę... Naprawdę bardzo lewo można tu oddychać. I nie przejdziemy dalej. Zapiszmy grę. I kiedy tu przejdziemy? Mamy portal, w którym... Tak jest! Będziecie król ostatni już chyba... Legendarny Pokémon, którego możemy złapać. A jest to legendarny Pokémon z regionu Sinnoh. Jest to... Heatran! Tak jest, tak więc walczmy z Heatranem, Pokémonem ognisto-stalowym, czyli bardzo podatnym na takie ziemne połączeniem. I ogólnie jest to całkiem ciekawy Pokémon. Dobra, więc spróbujmy... Dobra, spróbujmy Heatrana osłabić Dragon Breath'em i ewentualnie go sparaliżować. Ciekawe, Heatran też jest jedną z nielicznych legend, która może mieć płeć. Tak jak zapewne większość zauważyła, legendy płci jako takich nie mają. Tak więc Metal Sound... Oj, to jest dosyć niepokojące, ponieważ to mocno obniża Special Defense, a ten Pokémon raczej używa ataków właśnie specjalnych. Dobra, na szczęście nie może się ruszyć. No więc kolejna z Dragon Breath. Tak delikatnie będziemy go osłabiali. I Scarface. Kolej mocno bliżej mi to speed, teraz pewnie będę wolniejszy od hitra. Dobra. Wyślemy Armaldo może. I zacznę już Heatran osłabiać z kolei Force Swapie, chociaż ten atak będzie nieefektywny. Dobra, kolejny raz Scarface. No Armaldo to już chyba, no nie wiem czy był wolniejszy od Heatran czy nie, ale w każdym razie teraz to już raczej będzie. Dobra, zobaczmy jak zadziała mój Ancient Power. Może mi wzmocni statystyki. Wow, wciąż jestem szybszy mimo obniżenia speeda. Heatran musi być mega wolnym poksem. Dobra, Lavaplume, to się trzyma jeszcze, to jeszcze żyje. I bardzo dobrze. Dobra, poparzenie. Właśnie Lavaplume to jest atak typu ognistego, który ma bardzo duże szanse właśnie na poparzenie. Dobra, także full swipe, już zredukujemy HP Heatran do minimum. Jeżeli wykluczone, że już to minimum było. Tak, jeszcze cios krytyczny. Dobra, zaraz mi padnie Armaldo. Ale nie szkodzi, mam jeszcze dwa wytrzymałe poksy Swamperta plus Altarię, więc myślę, że jakoś to będzie. Dobra, leci! Ultra Ball! I nic! Ani drgnął. Dobra, crunch w moją stronę. Dobra, czyli chyba już znamy wszystkie cztery ruchy Heatran. Crunch, Lavapom, Metal Sound. Nie, to znamy trzy. Coś jeszcze ma na pewno. To co? Dobra, także kolejny ball i raz, i dwa, i trzy, i... Nie ma. Było blisko. Nie powtórzymy sukcesu NTA. Dobra, tak więc udaje się Heatran rozwalić mojego Armaldo, ale Armaldo doskonale się spisał, osłabił Heatran, także zrobił co miał zrobić. Tak więc leci tym razem Altaria.
Zresztą Antalya też ma to do siebie, że jakby mnie ewentualnie Heatran poparzył, to ja wycofuję się i jestem już w pełni zdrowia. Przynajmniej jeśli chodzi o stan. Dobra, więc kolejny ball. Który oczywiście nie złapał Heatran. Ktoś czuje, że chyba się troszkę pomęczymy. Metal Sound na szczęście nie trafił. Aha, więc to jest teraz... Metal Sound... A, Scary Face. Dobra, Scary Face był czwartym ruchem. Okej, teraz mi się przypomniało. W zasadzie połączenie właśnie Metal Sound plus Lava Plum jest bardzo niebezpieczne. Na to trzeba strasznie uważać. Dobra, Paraliż. W sumie Paraliż jest nam na rękę, ponieważ no nie dość, że Heatran nic nie zrobi, to jeszcze nie marnuje sobie TP. Chociaż Metal Sound ma chyba 30, więc tutaj bardzo nie mam się czym przejmować. No, ale... Nie chciał się złapać Heatran. Tak więc Scary Face obniża mi speed, ale co mi po tym speedzie, jak ja tylko chcę to złapać, już ma paraliż, ma 1 HP. Nic więcej nam nie potrzeba. W zasadzie już nic więcej zrobić i tak nie mogę. Dobra, Metal Sound obniża mój w sumie dość wysoki speed def, jakby nie było. A teraz dosyć wytrzymałem poksa. Dobra, także kolejny Ultra Ball i raz. I tylko raz. Kolejny Metal Sound. Coś myślę, że chyba teraz dobrze byłoby się wycofać. Tak, gdyż teraz moja Altaria już jest naprawdę mega podatna na jakikolwiek atak specjalny, tak więc let's Swampert! Swamperta mógłbym jeszcze mega ewoluować, to jeszcze dodatkowo wzmocniłoby go. Ale z drugiej strony to chyba nie będzie konieczne. Dobra, także kolejny ball i znowu nic. Scarface. Oj, tam Swampert jest już wystarczająco wolny. I tak. Chociaż w sumie Heatran też jest mega wolnym Pokémonem, jakby nie było. Znowu Ultra Ball, raz, dwa, trzy. I siedzi? Nie siedzi. Dobra, Metal Sound. Powiedzmy, że jak będzie dwa razy mi obniżać tym Metal Soundem Defense, to będę wybijał wtedy za każdym podwójnym zdjęciem właśnie tego Spec Defense'a, w zasadzie poczwórnym, bo jeden Metal Sound podwójnie już obniża o 2 stopnie. Dobra, i nic z tego. I kolejny raz Metal Sound. Raczej znów wycofka, coś tam paraliż tak rzadko wchodzi. To jest właśnie taki trochę minus tego paraliżu, że jednak jest tam chyba te 25% szans, czy 20% ogółem, że Pokémonowi ten paraliż wsiądzie. Ale szczerze ma dużo właśnie ruchów, które mają dużo pipi, więc ta walka będzie mogła się troszeczkę jeszcze pociągnąć. Chociaż i tak już rzucam nie wiem z którego Ultra Bola. Tak nie pamiętam ile miałem na starcie. A powiedzmy, że jak zejdę poniżej 10, to może pomyślę coś o rzucaniu Timer Boli. Dobra, Love Plum! W zasadzie stosunkowo niewiele Pokémonów poznaje ten atak. Dobra, kolejny ball. I raz. I tylko raz. Się poruszył. Dobra, paraliż. O! Mówimy i mamy. Dobra. Nie to, co w przypadku Entei'a, kurczę, 3 razy z rzędu. Tutaj to 3 razy na walkę wsiadł ten paraliż, nawet nie 3, a chyba 2 dopiero. Dobra, Scary Face. Dobra, no próbujmy dalej. Ultra Ball. No, złapiesz to już w końcu. No, ileż mogę łapać Heatran? To jest takiej niższej rangi legenda. Czemu tego tak nie mogę złapać? I znowu raz, i dwa, i trzy, i... Jest! 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 Jest Heatran! Dobra, mamy to! Mamy Heatran, więc mamy już teraz chyba już wszystkie dostępne w tej grze legendarne Pokémony, poza Cresselia. Tak jak mówiłem, znalezienie jej to nie jest taka prosta sprawa. No więc jest to Pokémon taki lawowy, właśnie tak, wrząca, magma jakby krąży w ciele tego Pokémona, sprawia, że po prostu jaskinie zmieniają się w wulkany.
Ciekawe. Dobra, więc kolejny legendarny Pokémon jest nasz. No i w zasadzie wyłapaliśmy wszystko, co tutaj do wyłapania było. Tak więc opuśćmy tę jaskinię, jakże ponurą. Może już nie bawmy się, wychodzenie, rysik mi leci. Właśnie mamy tutaj escape rope'a, który umożliwi nam szybsze wydostanie się stąd. Tak więc pójdźmy. Pójdźmy i idźmy z powrotem do właśnie... do Fortree. Dobra, siad z rowerka i biegniemy do centrum Pokémon. Tam się podleczymy, no i rzucimy jeszcze okiem na ostatniego legendarnego Pokémona, jakiego udało nam się przed chwilą złapać. Dobra, Reaper się skończył, ale już mi dłużej nie będzie potrzebny. Tak więc tak, podleczmy się na szybkości. Nasza wspaniała emeraldowa drużyna. Wzbogacona Heatran w sumie, który trafił do drużyny. No bo tak, rzeczywiście miałem wolne miejsce. To zaraz sobie ogarniemy te właśnie tutaj wszystkie poksy. Tak więc, znowu już przyzwyczajenia, trzecia opcja. Organize boxes, dobra, abrę sobie wrzucę z powrotem, już mi flash raczej nie będzie potrzebny. Natomiast przejdziemy sobie do legendarnych Pokémonów, może być tu. No i jest właśnie Heatran. No i tak, Heatran, właśnie Pokémon, jak mówiłem, ognisto-stalowy. Ma fajną mieć też flash fire, która sprawia, że jak dostanie takim ognistym, to jeszcze mu to zwiększa siłę ataków ognistych. Czyli Heatran przywali mocniej, jest to Pokémon bardzo dobry w spec ataku, ale również nie najgorszy w defensach, ma sporo HP. Zazwyczaj gra się nim jako Pokémonem defensywnym. Właśnie Spezdew ma dobry, tylko na teraz naturę go obniżającą. Właśnie znowu mamy tutaj Lavaplum, który ma spore szanse na paraliż i... znaczy na poparzenie, znaczy się. I w walkach 2 na 2 chyba rani oba Pokémony, albo wszystkie 3, do końca już nie jestem pewien. No i to chyba jeszcze Metal Sound, to znamy chyba 85 celności czy niewiele. Ale we mnie trafiało, jak na złość, mocno obdzidża Spec Defense. No i dobra, to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o legendarne Pokémony, jeśli chodzi o też i dzisiejszy odcinek. Tak więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnych filmach z serii Pokémon Alpha Sapphire. To do usłyszenia, cześć!